Szanowni Państwo, na dzisiejszej imprezie miał wziąć udział wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, ale niestety w związku z tym, że wczoraj musiał udać się na Pomorze na święto morskie, rybackie czy coś takiego, w związku z tym dzisiaj pana premiera reprezentuje pan Leszek Skiba, wiceminister finansów. Witamy serdecznie. Ja bym chciał Państwu tylko powiedzieć, że patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Przy okazji muszę Państwu pochwalić się, że dokładnie rok temu zostałem powołany przez pana prezydenta w skład Narodowej Rady Rozwoju, w której zajmuję się sprawami rolnictwa przy prezydencie. Proszę o zabranie głosu pana ministra w imieniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję Państwu. Premier Morawiecki niestety, tak jak pan przewodniczący powiedział, nie mógł dzisiaj przyjechać, ale przesyła gorące pozdrowienia. Taka inicjatywa jak dzisiaj jest niezmiernie ważna z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i tych planów związanych z chmurą, czyli tym mechanizmem, dzięki któremu polscy rolnicy będą mogli jeszcze lepiej i efektywniej sprzedawać swoje towary i swoje produkty. Dzisiaj jest tak, że polski rolnik musi bardzo często walczyć z przedsiębiorcami, z rolnikami na niekoniecznie uczciwych zasadach z tych krajów zachodnioeuropejskich. Im większym stopniu polskie państwo będzie wspierało takie rozwiązania, dzięki któremu dobra, zdrowa polska żywność będzie mogła zwyciężać tą konkurencyjną walkę z produktami z krajów zachodnioeuropejskich, tym większym stopniu polska wieś będzie rozwinięta, tym większym stopniu polska wieś będzie zamożna i można powiedzieć, to będzie dobro nas wszystkich. Dzisiaj w Ministerstwie Finansów skończyliśmy już pracę nad budżetem na rok 2018. Ten projekt jest przekazywany we wtorek, odbędzie się pierwsze czytanie w parlamencie, w forum Sejmu. To, co jest najważniejsze, to to, że ten problem, który pojawia się też tutaj, na terenach wschodniej i północnej Polski, czyli ASF, jest właśnie rozwiązywany poprzez wzrost wydatków. Państwo polskie poprzez zwiększenie wydatków na walkę z ASF-em właśnie ma na celu ograniczenie tej choroby, która tak negatywnie oddziałuje dzisiaj w Polsce. Właśnie już tutaj była mowa o tym, że nawet pojawiają się ogniska niedaleko tego miejsca. To, co jest najważniejsze, więcej wydatków na zwalczanie ASF-u pozwala na to, aby ta choroba nie oddziaływała tak negatywnie na polskich rolników i mamy nadzieję, że 2018 to będzie ten rok, w którym to zagrożenie związane z ASF-em zostanie istotnie ograniczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Arkadiusza Szymoniuka. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panie przewodniczący, chcę bardzo, bardzo ciepło podziękować za zaproszenie. Chcę podziękować również za to, że możemy wziąć udział jako agencja. To ja poproszę teraz pana ministra Pawła Niemczuka o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za to zaproszenie. Jest mi bardzo przyjemnie tutaj przebywać z tego względu, że pochodzę z tych rejonów. Niestety pogoda jest jaka jest, ale weterynarza nic nie przeraża, czego jest dowód, że jest u nas kilku lekarzy weterynarii, tak jak tutaj było powiedziane wcześniej. Proszę Państwa, również z tego względu, że tutaj jest ten ASF najbardziej skupiony, cieszę się z tego powodu, że będziemy mogli tutaj porozmawiać, wyjaśnić sobie parę spraw. Naturalnie rzecz biorąc, te tereny należą do terenów przygranicznych, a graniczymy niestety, jesteśmy ostatnim państwem Unii Europejskiej na wschodzie Europy i proszę Państwa, graniczymy z krajami, gdzie ASF występuje, mało tego, tam się ten ASF rozwija. Ta choroba przyszła ze wschodu, a nie z zachodu, w związku z powyższym tutaj mamy te najważniejsze problemy z tym związane. Oczywiście dziękuję bardzo za deklarację pana ministra, jeżeli chodzi o środki finansowe, bo niestety, żeby zwalczać tą jednostkę chorobową, trzeba mieć pieniądze i prawo.
Niestety w tym roku tych pieniędzy już na samym początku, można powiedzieć, zabrakło, trzeba było te pieniądze zdobyć. Dostaliśmy te pieniądze dopiero, można powiedzieć, w lipcu. Naturalnie zmieniliśmy prawo, realizujemy te nasze postulaty i ten ASF, jak sami Państwo widzicie, już wstrzymujemy. Teraz po prostu już dalsze czynności będą polegały na zwalczaniu i trzymaniu, utrzymaniu naszej granicy polskiej, tak jak kiedyś, bo wiadomo, bo niestety, ale walka z ASF-em to jest wojna. Tak jak na wojnie, po prostu będziemy starali się zlikwidować ten ASF w Polsce i otrzymać go, powiedzmy, na granicy Polski. Dziękuję bardzo. Warto dzisiaj wysłuchać paneli dyskusyjnych, warto zobaczyć to, co się pojawi dzisiaj na tym telebimie, tym bardziej, że zaprezentujemy Państwu dzisiaj najnowszą być może i być może skuteczną metodę zwalczania wektora choroby ASF, jakim są dziki. Będzie pokaz dronu, który będzie miał za zadanie wyszukiwanie dzików, liczenie i wysyłanie sygnałów właśnie do lekarzy weterynarii, do powiatowych lekarzy weterynarii, do myśliwych, tak żeby ci mogli skutecznie prowadzić odstrzał sanitarny, bo uważamy, że to jest jedyny sposób na zwalczenie choroby ASF-u, bo jeżeli nie zwalczymy wektora i nośnika choroby, to wybijanie zdrowych świń u rolników naprawdę doprowadzi do ruiny wszystkich, dlatego że w ten sposób po prostu w prostej linii zlikwidujemy te małe gospodarstwa rolne. W panelach udział wezmą przedstawiony już pan minister, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, pan Krzysztof Jerzewski, jego zastępca. Bardzo prosimy kolegę tutaj do nas. I bardzo proszę, jeżeli chodzi o WET, pana Stanisława Tęsiorowskiego, zastępcę mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. Bardzo proszę. Weźmie udział w dyskusji również pan Arkadiusz Szymaniuk, zastępca prezesa ARMiR-u, pani Iwona Wronka, dyrektor Departamentów Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo proszę, pani Iwono. Bardzo proszę pana Pawła Koconia, dyrektora Biura Komunikacji Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Wezmą udział również w naszej dyskusji pan Paweł Gębuś i pan Kacper Budnik. Tutaj będą mówić o nowoczesnych technologiach przy zwalczaniu ASF-u. Bardzo proszę również pana Dariusza Szydełko, który jest prezes internowego ODR. Tak jak powiedziałem, realizowane, niestety jeszcze kukurydza stoi, a to jest jego też, można powiedzieć, takie środowisko już naturalne, prawda, bo przebywa tam większość lata. Jest to moment, kiedy jest utrudniony odstrzał. Czekamy teraz na zbiory kukurydzy, czy na ziarno, czy na kiszonkę. Proszę Państwa, kolejną rzeczą w ramach zwalczania tej jednostki chorobowej jest zbieranie szczątek padłych dzików z lasów bądź z terenów owodów łowieckich, które znajdują się na polach. Jak również też dotyczy to właśnie hodowców, dotyczy to małych gospodarstw, które nie są w stanie utrzymać bioasekuracji i wchodzą w program bioasekuracji, więc program polega na tym, że zachęca do nieutrzymywania świn, trzody chlewnej, ale na okres obowiązywania tego programu, jak zlikwidujemy ten ASF, będą mogli prowadzić swoją działalność dalej. Oczywiście wszyscy otrzymają odszkodowania i rekompensaty. Dotyczy tych, którzy są w ramach objęci tym programem bioasekuracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ mamy więcej lekarzy weterynarii, pan minister powiedział o tym, jak jest, to może do pana Jerzewskiego pytanie. Jak pan widzi możliwość rozwoju, bo jednak dołek się zrobił, a szczególnie u nas bardzo duży, jakie są przesłanki, by wrócić do stanu, a nawet rozwinąć chów trzody chlewnej na naszym terenie? Bardzo proszę. Znaczy się, jeśli chodzi o sam powiat siedlecki, to musimy pamiętać, że z tym problemem i z rozszerzeniem się afrykańskiego pomoru świń mamy do czynienia
od tego roku. Wcześniej mieliśmy oczywiście powiat łosicki, który już od 2016 był objęty przynajmniej częściowo tym kłopotem. I rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że dopóki środowisko naturalne będzie zanieczyszczone wirusem afrykańskiego pomoru świń, jednak mimo wszystko utrudnione będą normalne praktyki rolnicze i chowu i hodowli. Musimy za każdym razem pamiętać, że mimo wszystko spełnienie wymagań bioasekuracji, które muszą obowiązywać na tych terenach, kosztuje i niestety trzeba mieć na to również przeznaczać środki finansowe. Stąd też tak istotnym elementem jest umożliwienie producentom mniejszym czasowego wyjścia z tej hodowli, ale oczywiście po ustaniu zagrożenia taki powrót będzie możliwy, tak jak wcześniej żeśmy praktykowali tego typu sytuacje na innych terenach, które były dotknięte afrykańskim pomorem świń. W tej chwili rzeczywiście wydaje się, że ten obszar powiatu siedleckiego, powiatu łosickiego, niżej jadąc do województwa lubelskiego, powiat Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, te tereny są w tej chwili, w tym sezonie najbardziej zagrożone wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. I obserwujemy taką tendencję, która bardzo wyraźnie wskazuje, iż w zasadzie z województwa podlaskiego, z przygranicznych powiatów województwa podlaskiego, mówię tu o granicy wschodniej, choroba przenosi się na przygraniczne powiaty właśnie województwa tutaj mazowieckiego i lubelskiego i mówię tu o granicy również zarówno białoruskiej, jak i granicy ukraińskiej. Stąd też bardzo ważnym elementem jest współpraca pomiędzy hodowcami trzody chlewnej, a lekarzami weterynarii i inspekcją weterynaryjną. Bardzo często jest tak, że my staramy się Państwu przekazać również takie najprostsze i najbardziej skuteczne zasady zabezpieczenia gospodarstw i wydaje się, że gdybyśmy się nawzajem zrozumieli, że za ewentualne powstrzymanie afrykańskiego pomoru świń w krótszym czasie, gdybyśmy przyjęli na siebie odpowiedzialność wspólną, łatwiej by nam było nie dopuścić do przenoszenia się tego wirusa do gospodarstw. Stąd też pierwsza istotna kwestia to jest oczywiście zmniejszanie stałe populacji dzika, który przenosi tę chorobę i roznosi ją między innymi właśnie na teren powiatu siedleckiego, ale druga rzecz na ten okres, kiedy nie da się tego zrobić w ciągu krótkiego czasu, czyli na okres, kiedy ta populacja będzie musiała być zmniejszana, ścisła współpraca pomiędzy lekarzami weterynarii a hodowcami, nawet małymi. Wówczas wystarczało, to były takie gospodarstwa tak zwane naturalne. Co wyprodukowały, to zjadły i wtedy można było wszelkie zagrożenia, niekorzystne czynniki, jakie były w rolnictwie, po prostu prostymi metodami zwalczyć. W tej chwili, kiedy technologie i koncentracja poszły daleko, daleko do przodu, koncentracja i powierzchni, i produkcji, wobec tego nauka i technika muszą sprzyjać rolnictwu. I że technika XXI wieku wkracza do rolnictwa, powiedzą nam tutaj panowie, pan Paweł Gębuś i pan Kacper Budnik. Panowie będą mówić właśnie, jeżeli chodzi o temat czwarty, zaprezentują dwie aplikacje. Pierwsze to narzędzia zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, czyli tego typowego drona, termowizji i sieci neuronowych. Natomiast druga aplikacja dotyczy mobilna Demeter Bajreski, która pomoże wezwać odpowiednią pomoc w obliczu zagrożenia, poinformuje i prześle zasady bioasekuracji w czasie rzeczywistym oraz na czas
gdy wykryje wypadek, dbając czynnie o bezpieczeństwo rolnika. Może ja zacznę o samolocie bezzałogowym. Kacper Budnik, bardzo miło. Cieszę się, że mogę tu być z Państwem i reprezentować firmę PZB UAS. Naszym zadaniem było stworzenie samolotu bezzałogowego, który jest wyposażony w głowicę optoelektroniczną. Głowica jest wyposażona w kamerę termowizyjną i światłowidzialnego. Wykonujemy naloty nad gospodarstwami rolnymi oraz nad lasami, które pozwalają na dokładną lokalizację obszarów, w których znajdują się dziki. Takie pomiary i detekcje dzików możemy wykonywać zarówno w nocy, jak i w dzień, co przybliża nam ich dokładną pozycję, możemy je zlokalizować oraz dokładnie określić ich stan oraz liczebność. Dzięki takiej detekcji dzików jesteśmy w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych chorób i docieraniu ich do małych gospodarstw, którymi zarządzamy. Jest to idealny sposób tak naprawdę do określenia, gdzie te dziki się znajdują oraz do szybkiego ich odstrzału. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa serdecznie. To ja opowiem teraz o tej drugiej części. Jeśli chodzi o afrykański pomór świń, przygotowaliśmy narzędzie, które ułatwi oznaczanie nowych miejsc, gdzie pojawia się nowe ognisko. Każdy może to zrobić, wchodząc po prostu na tą stronę. Informacja o tym będzie automatycznie przekazywana do odpowiedniego inspektoratu. Jednocześnie w tym terenie zostanie też poinformowane koło łowieckie bądź Związek Łowiecki, który będzie odpowiedzialny za odstrzał sanitarny takiego dzika. W samym narzędziu będzie można też zrobić zdjęcie martwego zwierzęcia bądź żywego. Tak samo w czasie rzeczywistym, w późniejszym czasie już nasza aplikacja Rescue Demeter to będzie narzędzie mobilne, które będzie w stanie po wejściu użytkownika w taką strefę, która jest na przykład zapowietrzona, automatycznie poinformuje tego użytkownika o tym, że wchodzi w taką strefę, prześle mu właśnie zasady bioasekuracji w czasie rzeczywistym, no i poinformuje go o wszystkich zagrożeniach, zarówno pogodowych, jak i właśnie epidemiologicznych. Mam pytanie do głównego lekarza weterynarii. Dlaczego w powiecie bielskim miejscowość Manie, co tam było tak ostatnio głośno, że tam wybijane są zdrowe świnie, niezdrowe, różnie tam było. Jednego dnia jest pobadania krew na ASF, a na drugi dzień, wiadomo, 5 dni się czeka minimum, są od razu świnie wybijane, bez niczego. A jeszcze drugi przypadek, dlaczego takim dziwnym zbiegiem okoliczności, słyszałem, to akurat plotka, może pan zdementuje, czy te dziki, co tak nam się tu pojawiają, tu jeden, czy one naprawdę są tak, czy one są trochę podrzucane, czy takie były już słuchy? Dziękuję. Może zacznę od drugiego pytania najpierw. Prawdopodobnie ja też słyszałem w ciągu ostatnich 2 tygodni o takiej sytuacji, ale według mnie to też była plotka, nie mam żadnych zdjęć, nie mam żadnych informacji potwierdzonych od właściwych władz. Także nie wiem, nikt do mnie osobiście takiej rzeczy nie zgłosił. Jeżeli chodzi o wybijanie świń, pobieranie krwi, to proszę Państwa, zasada jest taka, jak powiedziałem na wstępie, jest to metoda, zwalczanie tej choroby jest to metoda radykalna, w związku z powyższym nie leczy się i się nie szczepi. Likwiduje się, powiedzmy, stada. W tym przypadku, jeżeli wyznaczony jest obszar zapowietrzony bądź zagrożony, w obszarze zapowietrzonym likwiduje się stada kontaktowe, czyli takie, które miały jakiś kontakt, bądź czynnik ludzki, bądź czynnik zwierzęcy z gospodarstwem, które było zarażone. A jeżeli się pobiera krew i się likwiduje, to faktycznie taka jest zasada, że pomimo tego, że się likwiduje gospodarstwo, pobiera się krew i bada się tą krew. Mimo wszystko. I mieliśmy taką sytuację, że w gospodarstwach kontaktowych, gdzie świnie nie wykazywały żadnych zmian chorobowych, żadnych objawów, podczas likwidacji tego ogniska były pobrana krew i już były przypadki, że niektóre świnie były zarażone. W związku z powyższym jest to doskonale, jest to zasadne, likwidacja tej choroby w ten sposób, z tego względu, że te świnie wcześniej czy później i tak by zachorowały. Rzecz w tym jest taka, że należy to robić jak najszybciej, z tego względu, że te obszary zapowietrzone i zagrożone, powiedzmy, obowiązują na pewien okres czasu. Im szybciej zlikwidujemy jednostkę chorobową, tym szybciej zlikwidujemy te obszary. Będzie można znowu wprowadzać zwierzęta i w tych obszarach będzie swobodny obrót zwierzętami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Bardzo proszę.
Stanisław Pawlik, Dziennik Łowiecki. Pytanie do pana ministra. Jakiego konkretnie możemy spodziewać się rozwiązania, jeśli chodzi o przepisy prawa, o których pan wspominał, i kiedy można się tych rozwiązań spodziewać? Proszę państwa, to prawo już zostało zmienione i weszło w życie w sierpniu tego roku, jeżeli chodzi o prawo łowieckie. Jest realizowany odstrzał dzików po wschodniej części kraju, czyli od Wisły do wschodniej granicy Polski, do 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. Oprócz tego będzie możliwość wykorzystania sprzętu noktowizyjnego, termowizyjnego, odstrzał loch, i to jest realizowane przez Polski Związek Łowiecki. Ja zrozumiałem, że planowane są jeszcze jakieś przepisy i o te pytałem. Na chwilę obecną nie są planowane. Ewentualnie rozszerzenie programu bioasekuracji o większe obszary. Zabiorę cię na dziką, gdzie są gwiazdy i spadamy.